Przed nami sylwestrowe szaleństwo. Zabawie towarzyszy wystrzał petard i fajerwerków. Dla nas to czas radości, ale huku mogą bać się zwierzęta. Dlatego wielu z nas rezygnuje ze strzelania. No ja jestem przeciwko. Przeciwko? Dlaczego? Tak, no zwierzęta cierpią na tym. Jestem przeciwny, bo jednak się zwierzęta boją tego wszystkiego. Nie za bardzo, nie za bardzo. Dlaczego? A zwierzęta? Ale przede wszystkim jest za głośno i tym bardziej, że zaczęli strzelać już w listopadzie. Tym bardziej, że nie mają ograniczeń. 24, pierwsza w nocy, druga. Nie, bo te zwierzęta się boją. No tak. Jeżeli chodzi o strzelanie zwykłe petardami gdzieś na jakimś od ludzi, według mnie jest to... No jak ktoś chce, to nie chce postrzela, tylko żeby nie przeszkadzał ludziom i zwierzętom o jakiejś, nie wiem, trzeciej w nocy, nie? Bo też niektórzy chcą spać i trzeba to uszanować. Całkowicie bez wystrzałów się nie obejdzie. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi weterynarz, który podpowiada, co można zrobić, aby nasz pies lub kot czuł się lepiej w sylwestrową noc. Zaciemnić wszystkie okna w domu, jeśli mamy taką możliwość, to rolety. Jeśli też mamy taką opcję, no to żeby zwierzak, kot czy pies przebywały w jakimś miejscu, które ma najmniej okien, typu łazienka, jakiś przedpokój, nie? Tam ustawić po prostu jego legowisko, miski, żeby wtedy najmniej dźwięków i hałasów dochodziło do takiego zwierzaka. Zwierzęta, które gorzej znoszą hałas, powinny otrzymać odpowiednie leki. Wystarczy kilka dni wcześniej przyjść do specjalisty, a ten pomoże nam w wybraniu odpowiedniego preparatu. W sylwestra właściciele psów i kotów powinni zachowywać się normalnie. Nie zwracać uwagi na żadne tam wystrzały, huk, bo jeśli my reagujemy nadmiernie, no to zwierzak też sobie utrwala to, że jest niebezpiecznie, coś się dzieje i przejmuje też trochę część tego stresu. Jeśli zwierzaki chcą wtedy z nami siedzieć, to oczywiście pozwolić im na to, no ale tam nie pochylać się nad nimi aż tak mocno, nie tam pocieszać nadmiernie, tylko tak traktować, jakby to był każdy inny dzień. Weterynarz dodaje, że w trakcie spacerów trzeba zwierzęta trzymać na smyczy, bo pod wpływem silnego stresu mogą uciec.